To będzie 41. bieg słowiański organizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie. Myślę, że impreza nie gorsza jak w zeszłym roku. Liczymy na większą ilość startujących. Mamy dwie konkurencje biegowe na 4 km i na 8. Bardzo główną konkurencję, dość dużą pulę nagród. Do tego będziemy mieli, ja to nazywam teletombole, czyli losowanie nagród między uczestnikami biegu. Jakby nowum w tym wszystkim jest Nordic Walking, konkurencja, którą będziemy rozgrywać w ramach również Spartakiady Gorzowskiej Seniorów. No i konkurencje dzieci, które w tamtym roku cieszyły się bardzo dużą popularnością, czyli 60 metrów dla najmłodszych, 200, 400 i dla najstarszych 800 metrów. Wszyscy uczestnicy mają bogate pakiety startowe. Uczestnicy w biegu głównym opłacający opłatę startową, pakiet zawiera 100% tak zwanego wkładu finansowego uczestnika, natomiast dzieci i młodzież są zwolnieni z opłat, również Nordic Walking, ale też dostaną pamiątkowy pakiecik od nas, od organizatora. Organizatorem, tak jak powiedziałem, jest OSIR, natomiast patronem imprezy jest prezydent miasta, pan Jacek Wójcicki. No i z tego miejsca chciałem podziękować Gorzowskim Inwestycjom, jak i firmie, która prowadzi tą inwestycję, za pomoc i umożliwienie przeprowadzenia tego biegu w starej trasie, jak również serdecznie dziękuję naszej gorzowskiej drogówce, jej szefom, jak i policjantom, którzy będą zabezpieczać trasę biegu. Oczywiście start jest, tak jak w tamtym roku, na wysokości lodowiska Słowianki. Czyli wszystko odbywa się ulicą Słowiańską, pełne bezpieczeństwo, nie ma samochodów, także zapraszamy, bo miło na pewno będzie, jak więcej rodzin dojdzie, bo ta inicjatywa, żeby zaprosić mieszkańców z dziećmi, wypaliła. Może zrobimy Nordic Walking dla dziadków z dziećmi, no ale to już jest gra przyszłości.